Okazją dla Darka Strychalskiego na odwiedzenie naszego miasta i wzięcie udziału w parkrun była jubileuszowa 10. edycja Chrzanowskiej Lokomotywy Artystycznej, której sportowiec był honorowym patronem. Bardzo, bardzo mi się to podoba, taka impreza. No, tak jak mówiłem, łączy to ludzi niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Dariusz Strychalski to niepełnosprawny biegacz, który swoimi osiągnięciami motywuje setki ludzi na całym świecie. Mimo tragicznego wypadku, jakiego doznał w dzieciństwie, Darek przezwyciężył swoje słabości i ograniczenia. Sport stał się jego sposobem na życie, a biegać zaczął z prozaicznego powodu, gdy zepsuł mu się rower. Zacząłem biegać, żeby nie siedzieć w domu, żeby nie zamknąć się w czterech ścianach. Rowerem jeździłem wcześniej sam. I bieganie też. Na początku, bo samemu biegałem jedynie z psem. Później jeden kolega, drugi, jeden namówił mnie na pierwszy start na 10 km, później na półmaraton, maraton. I od tego się zaczęło. Wpierw to było hobby, a w tej chwili to pasja i sens życia. Bieganie szybko okazało się tym, w czym sportowiec się odnajduje. Niedługo po rozpoczęciu treningów zaczął pokonywać coraz dłuższe dystanse. Półmaraton treningowo zrobiłem już po 2-3 miesiącach pierwszy. I tak robiłem systematycznie raz w tygodniu, taki dłuższy trening, wybieganie. A po roku czasu zwiększałem kilometry. Darek Strychalski ma w swoim sportowym dorobku najtrudniejszy ultramaraton na świecie w Kalifornii. Tam trasę liczącą 217 km ze słynnej Doliny Śmierci do Mount Whitney przebiegł w nieco ponad 45 godzin. Po drodze zmagając się z ekstremalnymi warunkami i temperaturą przekraczającą 50 stopni Celsjusza. W tym roku Darek planuje kolejne starty zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mam zamiar zrobić taką spiralę dookoła Polski, przebiegając przez wszystkie województwa i to będzie promocja fundacji i zachęcanie osób do biegania, do uprawiania sportu biegowego. I to będzie bieg charytatywny. Drugi start indywidualny to będzie start w Himalajach w ultrabiegu La Ultra, 222 km. No tam to będzie ciężki bieg, różnica wysokości będzie od 3,5 tysiąca do ponad 5 tysięcy. Choć w Chrzanowskim parkrun sportowiec miał do pokonania raptem 5 km, to jak sam podkreśla, takie krótkie trasy są dla niego trudne i wyjątkowo męczące. W tej chwili dla mnie taka piątka, dziesiątka czy półmaraton jest bardzo, bardzo męczącym. Wolę biegać te dłuższe dystanse, bo już mam taki trening po prostu wprowadziłem, że lepiej mi się biegnie stałym tempem po 5 minut, po 5-30 km niż takie krótkie trasy. W 13 biegu z cyklu parkrun wzięło udział 69 biegaczy, w tym aż 25 debiutantów. W biegu uczestniczyli także goście z zagranicy, parkrunerzy z Wielkiej Brytanii, Katie Lawrence, Luigi De Paola oraz rekordzista Paul Freyne, który ukończył te biegi w ponad 230 lokalizacjach na całym świecie. Kolejny parkrun w Chrzanowie tradycyjnie w sobotę o 9 w okolicy Leśniczówki na Kroczymiechu.